Znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Zalew oraz Arboretum w Stradomi Dolnej w gminie Syców to miejsca położone niecałą godzinę drogi z Wrocławia. Można tu odpocząć z dala od miejskiego zgiełku w pięknych okolicznościach przyrody. To jest 30-hektarowy zbiornik, 30 minut od Wrocławia, blisko S8. Zaraz za nami mamy tutaj kilkaset hektarów lasów i piękne arboretum imienia Stefana Baobaka. W tym roku też planujemy tutaj eliminację Pucharu Polski w piłce siatkowej plażowej. Będziemy sprzedawać też 3 hektary gruntów naszych terenów, do których chcieliśmy zachęcić inwestorów. I mam nadzieję, że już całkiem niedługo powstanie tutaj centrum edukacyjno-szkoleniowe wybudowane przez lokalną grupę działania Dobra Widowa. Arboretum to jedno z największych tego typu miejsc w Polsce. Jak mówi leśniczy Jarosław Sęktas, kusi swoją dzikością. Arboretum jest też jednym z największych ogrodów w Polsce. Liczy około 690 hektarów. Oczywiście całość nie jest udostępniona turystom. Około 80 hektarów umożliwia właśnie kontakt z przyrodą. I jak pan pytał, właśnie ta dzikość arboretum wynika z tego, że przyjęliśmy taką konwencję, że na tym terenie nie staramy się nie utrzymywać takiego parku typowego miejskiego, zieleni miejskiej, tylko coś, co ma łączyć nas, powiedzmy, z lasem. Znajdujące się tuż obok siebie dwa miejsca nieopodal Wrocławia już niedługo zamienią się w wakacyjny raj dla odwiedzających. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że wydają się być nieodkryte. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.